Jeżeli ty przez następny tydzień chciałbyś dostawać same dobre oceny w szkole, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Szymonu mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmie porozmawiamy sobie na temat nadchodzących zmian, nadchodzących ogromnych kolaboracji, w tym m.in. z FNAF-em i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie oglądać ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić, a jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexocode. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc przechodzimy do pierwszej nadchodzącej zmiany, a jest to właśnie nowy bus bojowy, który będzie w 6 urodziny Fortnite'a, które oczywiście już się zbliżają. Nawet ostatnio wam nagrałem na ten temat materiał i no tak będzie mniej więcej wyglądał ten bus właśnie w te 6 urodziny. No ale oczywiście to nie jest wszystko, bo mamy jeszcze bardzo dużo przed nami i między innymi jedną z nadchodzących również zmian, która jest dopiero w takim, no można by powiedzieć, że bardzo wczesnym dostępie, to jest właśnie tak zwane nowe po prostu nowy wygląd sklepu z przedmiotami, który najprawdopodobniej pojawi się w przyszłości Fortnite'a. No i no jak już mówiłem, są w mega wczesnym dostępie, także no będziemy musieli jeszcze pewnie troszeczkę poczekać, zanim w ogóle to będzie, no, że tak powiem, trochę lepiej zaktualizowane. Tak samo, moi drodzy, teraz przechodzimy do bardzo ciekawej rzeczy, a najdokładniej usunięcia pewnego trybu z plików gry. I generalnie dowiedzieliśmy się, że właśnie po aktualizacji 26.10 tak zwany tryb Haste LTM został usunięty z plików gry, ze względu na to, że ten tryb tak naprawdę nie miał powracać i jedyne co to parę rzeczy zostało z tego trybu zaczerpniętych do obecnego sezonu, więc no niestety, ale tego trybu no, nie będzie i ten nie powróci. Najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że Fortnite po prostu robi teraz jakieś takie no, mega krótkie sezony i no, że tak powiem, nie zaktualizowali oni pewnie tego trybu nawet pod obecny rozdział 4, także no troszeczkę słaba informacja. No ale tak czy siak, właśnie tak to niestety wygląda. Następnie mamy nowe uzbrojone auto. Możliwe, że otrzymaliśmy właśnie zapowiedź takowego auta i generalnie, moi drodzy, no to właśnie jeden z NPC w Fortnite mówi nam bardzo ciekawy dialog, który może nam dawać taką, no można by powiedzieć, że podpowiedź odnośnie tego auta, gdyż ten mówi właśnie, że po tej pracy możemy ulepszyć nasze auto. Także kto wie, może wreszcie dostaniemy ulepszone auta w Fortnite, też na to czekamy już całkiem spory czas, więc miejmy nadzieję, że wreszcie to zostanie wprowadzone. Tak samo również, moi drodzy, w jednym z ekranów wczytywania dostaliśmy zapowiedź właśnie powrotu Infinity Blade'a, także jest bardzo duża szansa, że jeszcze ten generalnie powróci, czyli właśnie ten taki mieczyk, który był bardzo OP. To i generalnie bardzo dużo osób w ogóle myślało, że to będzie po tym update'cie, ponieważ dostaliśmy właśnie przed update'em taki mały teaser od Fortnite'a, a najdokładniej bry i przy okazji emotka właśnie takiego lodu, co oznaczałoby, że mogłoby być to ostrze, lecz niestety finalnie była to kolaboracja z My Hero Academia. No w sumie to nie niestety, bo jest ona całkiem przyzwoita. Jak jesteśmy przy kolaboracjach, to teraz przechodzimy sobie do bardzo ciekawej rzeczy, ale dokładniej kolaboracji z One Piece'em. Generalnie no to jedna z osób napisała, że jego źródło dało mu właśnie informacje na temat nadchodzących kolaboracji, m.in. z One Piece'em, G-Fuel'em, no i właśnie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że kolaboracja One Piece'a z Fortnite'em się odbędzie i będzie zawierała m.in. Monkey D. Luffy, przy okazji Nami, Zoro i masę innych rzeczy. Będzie przy okazji mityczna broń, lecz data nadal pozostaje nieznana. Więc rzeczywiście ostatnio otrzymaliśmy zwiastun mapy właśnie od Netflixa, właśnie Fortnite X One Piece, więc kto wie, może rzeczywiście jesteśmy już naprawdę bardzo blisko takowej kolaboracji. I teraz macie jeszcze pierwsze spojrzenie na właśnie menu chapteru 5. Tak mniej więcej będzie wyglądało lobby w chapterze 5, więc wygląda ono tak całkiem w sumie ciekawie. Zobaczymy, jak to zostanie jeszcze zmienione i no cóż, tak to właśnie wygląda. No i teraz przechodzimy sobie do właśnie pewnej kolaboracji, na którą myślę, że całkiem sporo osób czeka. Mowa tutaj o kolaboracji Fortnite'a z FNAF-em, czyli coś, co jest dosłownie no, zaplanowane już od bardzo dawna, w sensie nawet nie zaplanowane, tylko wyczekiwane przez po prostu bardzo dużą część graczy. Niektórzy natomiast uważają, że cała ta kolaboracja nie ma sensu, a druga część uważa, że jest ona naprawdę spoko i z chęcią by to zobaczyli. No i generalnie
Ogólnie, moi drodzy, no to jakiś czas temu, bardziej nawet nie jakiś czas temu, tylko w jakimś 2021 roku otrzymaliśmy właśnie informację od twórcy FNAF-a, że nie będzie, że tak powiem, żadnych kolaboracji z przykładowo Fortnite'em czy Fall Guysami i właśnie ten chce się skupić na solo projektach FNAF-a. No ale oczywiście było to 2 lata temu, czyli w 2021, no a teraz mamy rok 2023. No i moi drodzy, najlepsze w tym wszystkim jest to, że obecnie właśnie do kin zmierza nowy film, czyli oczywiście Five Nights at Freddy. No i właśnie, moi drodzy, ten film będzie miał premierę 27 października. I jest to dosłownie idealna okazja, żeby właśnie wprowadzić FNAF-a między innymi na Halloweenowy event w Fortnite'cie. To wydaje mi się, że byłoby to raczej jedno z lepszych Halloween, jeżeli byśmy rzeczywiście takową kolaborację otrzymali. Ale oczywiście, moi drodzy, to nie jest wszystko, gdyż mamy pewną ankietę, gdzie możemy właśnie w takowej ankiecie zauważyć bardzo ciekawą rzecz. Mowa tutaj o jakichś filmach, ogólnie jakichś tam, nie wiem, grach i tak dalej, które mogą pojawić się w Fortnite'cie. Jeżeli przejdziemy sobie do właśnie Video Game Characters, to mamy tam m.in. Foxy z Five Nights at Freddy. Przy okazji mamy Glamrock Freddy'ego, także jest tutaj bardzo dużo właśnie postaci z FNAF-a, co tylko i wyłącznie mogłoby oznaczać, że rzeczywiście takowa kolaboracja może się wreszcie pojawić. Miejmy nadzieję, że z czasem otrzymamy więcej jakichś takich ciekawych przecieków, oczywiście odnośnie całej takowej kolaboracji, no i miejmy nadzieję, że właśnie w update'cie 26.20 będzie więcej informacji i rzeczywiście coś z tym FNAF-em się wreszcie odbędzie, bo myślę, że byłaby to jedna z lepszych kolaboracji i teraz tak naprawdę jest wręcz idealna okazja, także zobaczymy, czy Fortnite rzeczywiście to wykorzysta i czy rzeczywiście takowa kolaboracja dojdzie do skutku, a swoją drogą wy w komentarzu możecie napisać, czy jesteście oczywiście właśnie za tą kolaboracją, czy jednak, żeby ta niekoniecznie się w grze pojawiała. Także dajcie oczywiście znać w komentarzach, a jak będą jakieś nowe wieści na ten temat, to jak najbardziej Was o tym poinformuję, także subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, w razie czego jakbyśmy dostali jakieś info na temat tej kolaboracji, to Was oczywiście poinformuję tutaj na kanale, także myślę, że naprawdę warto. No i oczywiście zostawcie tutaj łapeczkę do góry. Tak samo, jeżeli będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokod. I bardzo dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. No i oczywiście widzimy się w następnych materiałach. No, myślę, że gdzieś około godziny 6 jutro. Czyli tak jak w sumie prawie codziennie się te filmy pojawiają. Także po prostu miejcie w razie czego zaznaczony dzwoneczek, żeby tego oczywiście nie przegapić. Przy okazji była też taka teoria, że na przykład ta pizza, która się obecnie pojawiła na mapie, w sensie ta miejscówka, bardziej to w sumie nie miejscówka, tylko zmiana na jednej z miejscówek, mowa tutaj o Bezładnym Brzegu, no to tam się pojawiła pizzeria, no jest taka niby teoria, że może być to coś związanego z FNAF-em, ale bardziej to chyba chodzi tutaj o to, że po prostu właśnie pojawiły się zadania migawki, prędkiej peperycji. I raczej to nic z FNAF-em nie ma na rzeczy, więc miejmy nadzieję, że jakieś takie inne pliki eventowe i tak dalej zostaną dodane. A ja już Wam nie przedłużam, miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności o której godzinie ten film oglądacie. Ja byłem Hexo, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!